Z Ukrainy? Z Ukrainy. I na Ukrainie... Troszkę inaczej, bo mamy tam przygotowanie takie danie, jakie nie jest polskie, to jest kucie. Czy pani wie, czy to jest mak, trzecią makitra. W takim on się tre smak ogonem. Dodaje się gotowana ziarna pszenicy, dodaje się orzechy, miód i to jest jak deser. No to jest obowiązkowe dla każdego dania na Wigilii. To robią mężczyźni, bo taka jest tradycja. No a wszystkie rodziny to się wszystko gotuje z samego ranku. Babcie u nas jak to jest takie obowiązek babci, robię barszcz i łóżkę z grzybami. No i wszystkie postne danie także dlatego. I czekamy cały wieczór w takim spokojnym nastroju. Czekamy, wszystkie zbieramy się w tym naokoło stola z sianem. No i czekamy tej radosnej chwilki, jak zjawi się te pierwsze zwiady. Rodzina. Klasycznie kalpik. Dużo karpia. Zawsze karp jest najważniejszy na święta, mi się wydaje, bo to jest moja ulubiona potrawa i karp zawsze musi być na święta. No i dużo takiego karpia zje? Mnóstwo. W tym roku kupiłem 5 kilo, ale może być mało jeszcze. Żeby go pan kupił? Nie. Niestety nie. Bo mama się zajmuje patroszeniem tym wszystkim. No ja niestety nie mogę jakoś tak. Karpik jest żywy, to mi go szkoda, a tak to innego. To jest co innego. No, dużo ozdób choinkowych, aniołków do zawieszenia takich maleńkich na choinkę również i prezenty generalnie. Na zamówienie robimy. Jesteśmy z Krakowa, także jesteśmy w stanie zrobić w danym kolorze daną rzecz, dany wyrób pod gust klienta. Bierzemy te żywu, ale te ostatnie dla babci przywiódliśmy sztuczną, bo to jest trudno było jej dla. To już ma i ma i stanie. Ta sztuczna, ale duża. Musi być ładnie przystawiona. Ja u nas nie ubieraliśmy choinki, bo nie będziemy w naszym domu rodzinnym. Także jedziemy do rodziców i zobaczymy dopiero, jaka będzie.